zwykle jak mówiłem, to mówiłem rzeczy takie jak raczej w moim mniemaniu logiczne, a teraz powiem o emocjach. A to dlatego, że od tego dnia, tam dzień przed, jak mówiłem taki wierszyk, to wtedy właśnie wydarzyło się taki wieczór, gdzie z Matyldą o tym rozmawialiśmy i Matylda naprawdę mocno trafiała we mnie i nazwała mnie wtedy kreweteczko, obiorę cię zaraz. I stąd wynikało właśnie w tym wierszu to, że jak krewetkę mnie obiera poza te emocji zwarty pancerz. I ja od tamtego czasu zacząłem zadawać pytanie, dlaczego ja mam tych emocji zwarty pancerz? W ogóle co to jest? Bo zawsze wydawało mi się, że te emocje to jest taki mega pomijalny temat. Jakby no, wiecie, no emocje to są takie w reklamach, takie puste rzeczy w ogóle, nie? W ogóle niepotrzebne do niczego mi. I zacząłem ten temat badać. Potem padały w ogóle różne prorocze słowa też i w kazaniach. Módl się o emocje jak Jezus i tak dalej. Ja te wszystkie rzeczy robiłem, bo to wszystko jakby prorocze odpowiadało na bieżąco na te tematy. I zacząłem ten temat badać. I chciałbym się podzielić stanem aktualnym tego, co poodkrywałem w tym temacie, bo może komuś się to akurat przyda. Więc zaczęło się od takiej dziwnej emocji. Zacząłem z Matyldą rozmawiać o różnych emocjach w ogóle, tak? Co kiedyś czułem, jak to się odczuwało, jak to się odczuwa w ciele, po czym to poznajesz. I ogólnie prawie wszystkie emocje w miarę byłem w stanie odczuć, ale była jedna emocja, która w ogóle jakby była poza moim takim postrzeganiem. W ogóle nie umiałem tego w ogóle nazwać, nie umiałem tego zrozumieć, nie umiałem tego nawet za bardzo odczuć. I to była rozpacz. Ja w ogóle miałem cholerny problem z rozpaczą, tak trzeba to nazwać. I gdy zacząłem rozmawiać z Matyldą o rozpaczy, to powiem wam szczerze, że ona coś do mnie mówi i mój mózg zaczynał wyłączać w ogóle ten sygnał, co ona do mnie mówi. Ona o czymś tam opowiada i ja mówię, powtórz. 3 razy prosiłem ją o powtórzenie i ja nie miałem problemu z koncentracją, bo ja naprawdę słucham nie takich rzeczy i się koncentruję przez wiele godzin, ale nagle mój mózg wypierał ten fakt. Mnie to bardzo zdziwiło. Mówię, wow, to czegoś takiego nie... No, jestem świadomy, obserwuję siebie i nagle wyłącza mi to, co ona mówi. I zacząłem wracać w ogóle... gdzieś tam do takich momentów, kiedy czułem rozpacz i to było, taką największą rozpacz czułem, jak miałem 6 lat i umarł mój tata. I gdzieś tam zacząłem blokować te emocje wtedy, tak, bo no nie za bardzo było przestrzeń na płacz, bo też ta rodzina, w której się wychowywałem, tak, to nie była rodzina, która pod względem emocjonalnym funkcjonowała prawidłowo, tak, czyli nie wszystkie emocje można było tam odczuwać i nie na wszystkie emocje dostawałem właściwe wsparcie. W wyniku czego, i to też nie wina, jakby nie winie mojej mamy, tak, za to, no bo ona, można powiedzieć, powtórzyła pewnie coś, co dostała od swoich rodziców, dysfunkcję emocjonalną. Ale zobaczyłem, jaki to jest wielki mechanizm, że jeżeli ktoś wychowuje się w jakiejś rodzinie, gdzie albo jakieś emocje w ogóle się nie przeżywa, bo są poblokowane, to on nie ma tego poligonu doświadczalnego, emocjonalnego, nie ćwiczy tej emocji. Na przykład choćby taka emocja jak strach. Jeżeli gdzieś albo strach jest paraliżujący, bo nie wiem, mama na przykład boi się wszystkiego, tak? Albo w ogóle ta emocja jest poblokowana, to w obydwu tych przypadkach albo krzywo wyrośnie w ciebie zdolność radzenia sobie z lękiem, tak? Albo w ogóle nie wyrośnie. W wyniku czego, jak będziesz doświadczać strachu najmniejszego, choćby z wystąpieniem takim jak tu teraz, to albo nie wiem, pójściem do szefa po podwyżkę, to zacznie cię w ogóle ściskać i ty nie poradzisz sobie z tym. I to nie jest w ogóle jakaś wielka rzecz dla człowieka, który ma zdrowe emocje, ale dla człowieka, który ma dysfunkcję emocjonalną, to może być nie do przejścia. I ja tego doświadczałem. Dla mnie pewne emocje były nie do przejścia. Ja po prostu były tak trudne, że po prostu, no można powiedzieć, tam się kończyła już rzeczywistość dla mnie, tak? Czyli można powiedzieć, byłem niewolnikiem, w tym miejscu była granica jakby mojego wpływu na rzeczywistość. Ta emocja, koniec, dalej już nie pójdę. I teraz zacząłem się oczywiście modlić, zacząłem... badać i też zrozumiałem, że no, najwyższy czas zacząć wchodzić w te emocje, no bo skoro przez całe życie unikałem tej emocji, to tak jakbym całe życie ręki nie używał. No ona jest po prostu do rehabilitacji po prostu, tak? Muszę po prostu powoli tych emocji używać, powoli się nimi zajmować, powoli skupiać się na tym, jak się doświadcza zdrowego lęku. Ja nie mówię o lęku, że ktoś, nie wiem, miesiącami się boi i jest w jakichś stanach. Nie o takim lęku. Mówię o czymś takim, że po prostu zdrowo się czegoś przestraszysz, bo czas się na tym skupić po prostu, tak? Mówię o czymś takim. Mówię o zdrowych emocjach. I zacząłem naprawdę badać. Ja powiem szczerze, że zrozumiałem, że każda emocja ma swoją funkcję. I to okej, w psychologii jest dawno odkryte, ale zrozumiałem też taką rzecz. Jest coś takiego jak zaburzenia narcystyczne, tak? I to zwykle dotyczy rodzin. Nie chcę się wypowiadać, bo na tym się jakoś super nie znam, ale coś tam ten temat zrozumiałem. I zrozumiałem w moim odczuciu, że zaburzenia narcystyczne są bardzo mocno związane z dysfunkcją emocjonalną. To znaczy, jeżeli rodzic bał się przeżywać emocji,
która następowała po krytyce na przykład. Tak? Ktoś krytykował rodzica i na przykład ten rodzic w tym momencie w ogóle reagował agresją, nie wiem, blokował to. W ogóle nie było do przeżycia ta emocja na przykład zniesienia krytyki. To też dziecko nie nauczyło się tej emocji. W wyniku czego, gdy ktoś się będzie krytykował, a ja też tego doświadczałem, gdy ktoś mnie krytykował, mało tego, gdy ktoś na mnie spojrzał źle, nie? Doświadczałem czegoś, co ja nazwałem we mnie, znaczy to też było prorocze, przycisk dezaprobata. Ktoś wciskał przycisk dezaprobata, a ja pytałem, co mam poprawić, nie? I to wystarczyło spojrzenie. I teraz pomyślcie, jak to musiało wyglądać z Matyldą. Jeśli Matylda tam w miarę zdrowe te emocje ma, tak? W porównaniu do mnie, tak? I ona normalnie coś tam powiedziała, czemu nie kupiłeś mleka? A ja mam przycisk dezaprobata. Jakie emocje się wtedy we mnie pojawiają nieadekwatne do tej sytuacji? Więc coś, ona wcisnęła ten przycisk we mnie, no i się zaczyna kłótnia. A że my jesteśmy dosyć, znaczy ja jestem złożoną osobowością, a Matylda też potrafi obsługiwać ten tryb intelektualny we mnie, to pomyślcie, jak złożone problemy rozwiązywaliśmy od momentu, kiedy powiedziała, czemu nie kupiłeś mleka. Nie? Przez kilkogodzinne rozmowy do trzeciej w nocy i to wszystko było podszyte intelektualnie, pięknie wyglądającą w ogóle ten. Wszystko, tak, idealnie. Znaczy, można powiedzieć, że wszystko logicznie się zgadzało tam, nie? Problem w tym, że my nie obsługiwaliśmy w ogóle tematu emocji, tylko wszystko było na poziomie logiki, więc jakby nie mieliśmy dostępu do sfery w nas, która była chora, a próbowaliśmy obsłużyć to z jakiejś sfery, która w ogóle u nas super, na wysokim poziomie działa, nie? Więc tak sobie radziliśmy i do niczego nigdy nie dochodziliśmy. Znaczy, może nie, że do niczego, no ale emocji nie dotykaliśmy, no bo emocje były, można powiedzieć, taki casus belli, tym przyczyną tego wszystkiego po prostu, która tego całej wojny, tak? Więc tam się nie wchodzi na ten temat. I teraz ja w pewnym momencie, no zacząłem się oczywiście modlić, że przycisk dezaprobata w moim życiu ma zniknąć, tak? To jest tak roboczo nazwane, tak? I no okej, zniknął, nie? Jakby automatycznie zobaczyłem, wow, no przecież ona się na mnie patrzy całkowicie normalnie, no. Ma prawo mieć minę nierozanieloną na mój widok, tak? Ma prawo. Ma do tego, no ale słuchajcie, to jest śmieszne, ale jeżeli ktoś na przykład wyrodził się w takiej rodzinie narcystycznej, to ta emocja jest dla niego cholernie trudna, naprawdę. Słuchajcie, ja specjalnie używam takiego słowa, bo to jest coś, co wydaje się nie do przejścia. I teraz jedyna opcja, moim zdaniem, znaczy ktoś tam mówi, w psychologii się mówi, że z tego się nie wychodzi, tak samo jak z alkoholizmu się nie wychodzi, tak? Co wiemy, że dlatego potrzebny jest tylko Bóg, tak? Do tego tematu. I ja na przykład rzeczywiście zacząłem się modlić, ale też zacząłem pracować, zgłębiać to. I na przykład dzisiaj na uwielbieniu tak pytam Boga, co teraz mam robić? A Bóg mi mówi, nic. Ale mówi, jak się robi nic? Ja tak pierwszy raz od dawna leżałem se i naprawdę nic było tam, nie? Ale żeby czuć nic, to trzeba mieć uzdrowione emocje w ogóle, bo jak gdzieś ci, na przykład, jaka emocja towarzyszyła mi w związku z przyciskiem dezaprobata? Ja chciałem zrobić coś, co Bóg mi mówi. Na przykład Bóg mi mówi, zatańcz z Julitą. I ja stoję. Nie? Nie ma we mnie miejsca, które nie jest. A Bóg mówi, jest. Nie? No i stoję. I naprawdę, to trwało tak z minutę. Julita tu biega pomiędzy mną. Ja mówię, kurde. Nie? O co tu chodzi w ogóle, nie? Co tu się dzieje? I ja naprawdę, mam duży problem z tym, żeby podejść. Dlaczego? No bo przecież dezaprobata się włącza. A co inni powiedzą, a co inni w ogóle ten... I powiem wam szczerze, że naprawdę po tym, jak to zrobiłem, to musiałem zmierzyć się z trudną emocją, bo to wszystko są emocje, słuchajcie. My czasami takie jakieś naprawdę demonizujemy trudności emocjonalne. Że jakiś, nie wiem, ktoś na przykład zakrzykuje te emocje, modli się w językach i tak dalej. I słuchajcie, ja powiem wam szczerze, z takiego punktu widzenia trochę zarządzania, bo tym się bardzo interesuję, może nie każdy mnie od tej strony zna. Słuchajcie, jest coś takiego jak zasada Pareto, tak, że 20% to taka bardzo ogólna, wyświechtana zasada, ale się sprawdza, tak? Że 20% twoich działań wpływa na 80% efektów, a 80% twoich działań wpływa na 20% efektów, tak? To znaczy, że jeżeli to jeszcze raz przemnożymy, to znaczy, że 3% twoich działań wpływa na 97% twoich efektów. I teraz zacząłem się zastanawiać, czyli okazałoby się, że większość naszych działań to są jakieś takie puste w ogóle machania i tak dalej, tak? I niestety tak jest, że na przykład większość naszej modlitwy, większość naszego takiego działania, też czasami w modlitwach, w różnych rzeczach, to jest takie puste machanie. Po prostu coś tam wam się wydaje, że wy w ogóle się modlicie. Ale też Bóg mi kiedyś objawił takie coś, że jeżeli człowiek mówi z wiarą i z mocą, to mówi raz. Oczywiście nie każdy ma taką siłę, takiego młota, nie?
który uderzy w ten kamień. Więc czasami, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tak silnej wiary, no to bije w ten kamień, bije. Nie wiem, czy widzieliście, jak się rozłupuje takie wielkie kamienie. To jest tak, że to, tam chyba trzeba, nie wiem, z 300 razy uderzyć w ten i za 300 razem wreszcie ten kamień puszcza taki wielki, tak? Pęka na pół. I teraz pytanie, czy który raz rozłamał kamień? Czy ten ostatni? Czy ten pierwszy? Czy te wszystkie naraz powoli powodowały pęknięcia? Więc to jest... Generalnie chodzi o to, że... Wiem, że może... Mam nadzieję, że nie skomplikowałem tego, ale już to prostuję. Chodzi o to, że jeżeli ktoś myśli, że to ta ilość zmienia, to ilość też trochę zmienia wtedy, kiedy masz małą jakość. To musisz dużo czegoś zrobić. Ale jeżeli twoja wiara rośnie, to będziesz mógł potem tym dużym młotem uderzyć raz, tak? No jeżeli, to jest, jeżeli jest jakiś wielki dźwig, czy jakiś, nie wiem, wielka prasa, to ten kamień zgniecie na pył, nie? I jeżeli jest taka twoja wiara, to tak się stanie. Więc czemu to w ogóle chciałem powiedzieć? Bo wydaje mi się, że wiele rzeczy, których jest rozmienionych w Kościele, to są rzeczy, które nie trafiają w punkt. W wyniku czego trzeba strasznie dużo tego zrobić, a w ogóle większość rzeczy jest niepotrzebna. A czasami w ciągu dnia wystarczy, wracając do emocji, być po prostu cichym, spokojnym i wyczekiwać tego momentu właściwej decyzji. Tej trafnej, jakościowej decyzji, która coś zmienia. Bo reszta to jest tylko bicie piany.